psuje ci się samochód. On mówi, dobrze, proszę zostawić, zdiagnozuję. Zostawiasz, po trzech dniach odzwania, mówi, dzień dobry, zdiagnozowałem, proszę pana, to będzie wał. Przynajmniej się uczciwie określił, jak ta usługa będzie wyglądała, tak? Mówi, proszę pana, ja oczywiście mogę wymienić ten wał, ale czy to auto będzie jeździło, to ja nie daję gwarancji. On wymienia, przyjeżdżasz, samochód wygląda tak sam, żeby ci udowodnić, że cokolwiek ci wymienił. Idzie na zaplecze, przynosi jakąś osmoloną część czego i mówi, widzi pan, to jest właśnie ten pana zepsuty wał. To może być część pralki w smole umoczona, rozumiecie? I tu znowu ci zagina, mówi, bierze pan to, czy to wyrzucić? No nie no, no biorę, na telewizorze se postawię, będę se wspominał, jak mi się auto rozjechało pod międzystrojami, no biorę. Mi się wydaje, że to jest jedna, ta sama część, co tam leży nam na zmianę, to pokazują. Raz to jest akumulator, raz to jest wał. Bierzcie to, niech tego chociaż nie mają, rozumiecie?